informacje dnia. Zapraszam. Amerykańskie media donoszą, że prezydent USA Joe Biden może niebawem przyjechać do Polski. Wiążą taką opcję z rocznicą wybuchu rosyjskiej inwazji. O zaangażowaniu naszego kraju w obronę Ukrainy prezydent Andrzej Duda mówił wczoraj w trakcie wizyty w Bodzentynie w województwie świętokrzyskim. W Bodzentynie prezydent Andrzej Duda brał udział w obchodach rocznicowych Powstania Styczniowego. Uczestniczył w obradach sesji Rady Miasta, gdzie mówił o znaczeniu wydarzeń sprzed 160 lat i roli, jaką odegrali powstańcy w historii Polski. Ta Polska, która jest dzisiaj, jest wielkim ich zwycięstwem. Prezydent posłużył się porównaniem do współczesności i wyjaśnił, że Ukraińcy, podobnie jak powstańcy styczniowi, mierzą się dziś z wojskami rosyjskimi popełniającymi zbrodnie i okupującymi zagrabione terytoria. Andrzej Duda zwraca uwagę na rolę Polski w przekazywaniu sprzętu obronnego na wschód. Wiemy o tym, że nasze armatochaubice Krab, że nasze polskie karabiny, że nasze wyrzutnie Piorun tutaj produkowane, w Świętokrzyskim, niedaleko stąd, że nasze czołgi, które im przekazujemy, a przekazaliśmy ich bardzo wiele, służą walce za ich wolność, ale i za naszą, po to, by oni odzyskali w całości swoje państwo. Prezydent wyjaśnił, że sprzęt obronny ma pozwolić wyprzeć najeźdźców, ale też obronić Polskę, by nie stała się ona kolejnym celem agresora. Działania, jakie zostały podjęte przez rząd w Warszawie, który między innymi jest w czołówce budowania silnej zachodniej koalicji przeciwko rosyjskim zbrodniom na Ukrainie, są dostrzegane przez Amerykanów i administrację prezydenta Joe Bidena. Według CNN amerykański przywódca ma rozważać wizytę w Europie przy okazji rocznicy rosyjskiej napaści, to znaczy 24 lutego. I Polska także miałaby znaleźć się na trasie tej podróży. Podróż nie jest jeszcze potwierdzona, ale jeden z oficjeli powiedział, że jednym z rozważanych przystanków jest Polska. Kluczowy sojusznik NATO, obecnie goszczący tysiące amerykańskich żołnierzy i który służy jako centrum dla zachodnich transferów broni na Ukrainę. Według NBC News celem wizyty Bidena w Europie miałoby być podkreślenie odporności Ukrainy wobec brutalnej rosyjskiej agresji, a także potwierdzenie solidarności z ofiarami tej napaści w momencie, gdy konflikt wkracza w nową fazę. Rozważane ma być też ogłoszenie dużego pakietu sprzętu wojskowego. Rada Bezpieczeństwa Narodowego przy Białym Domu na razie nie potwierdziła informacji na temat podróży. Ostatnia wizyta prezydenta USA w Polsce odbyła się miesiąc po rosyjskiej inwazji. Wizyty Joe Bidena w Polsce nie chciał potwierdzić. Pytany o to prezydencki minister Marcin Przydacz zaznaczył jednak, że w przyszłym tygodniu sam udaje się do Waszyngtonu. Jest brane pod uwagę szereg różnych scenariuszy i wydarzeń. Jak to w dyplomacji, musimy być przygotowani na różne wydarzenia. Natomiast ta rocznica wybuchu wojny na pewno będzie odnotowana i będziemy starali się pokazać i tutaj w Polsce, i w kontekście międzynarodowym to, co Polska robiła przez ostatni rok dla bezpieczeństwa zbiorowego, dla bezpieczeństwa światowego, bo przecież ta wojna, która dzisiaj toczy się na Ukrainie, nie jest tylko wojną o przyszłość samej Ukrainy, ale o pokój i stabilność w regionie euroatlantyckim. Dialog polsko-amerykański jest bardzo intensywny. W przyszłym tygodniu lecę do Waszyngtonu, będę rozmawiał o aktualnym stanie spraw polsko-amerykańskich. I zobaczymy, co z tego jakby będzie wychodzić w następstwie tych wizyt. Jasnym jest, że te kontakty będą i mamy przed sobą oczywiście ważne różnice, ale mamy też w dalszej perspektywie chociażby szczyt NATO w Wilnie, więc tych tematów na agendzie polsko-amerykańskiej jest bardzo dużo. No ale poza tematami. Ukraina liczy straty po kolejnym natarciu Rosji. Tymczasem międzynarodowa koalicja pancerna według prezydenta Wołodymyra Zełenskiego liczy już 12 krajów. Rosja ani na chwilę nie odpuszcza. Ukraina odparła kolejny atak wroga. Ukraińskie wojska obrony przeciwrakietowej zneutralizowały 47 spośród 55 rosyjskich pocisków manewrujących wystrzelonych na terytorium Ukrainy w ramach kolejnego zmasowanego ataku wroga. 20 rakiet zniszczono w okolicach Kijowa. Te, których strącić się nie udało, znów zadały straty. To kolejny cios, szczególnie dla ludności cywilnej. Bramy, wszystko rozwalone i zniszczone. Ani jedno pomieszczenie nie zostało nienaruszone. Wszystko zostało trafione. Pociski trafiły również w stacje elektroenergetyczne. Władze kraju zapewniają jednak, stan całego systemu energetycznego jest pod kontrolą. Jak wskazuje prezydent Wołodymyr Zełenski, w odparciu ataku wroga pomogły dostarczone z zachodu systemy obrony powietrznej. Dzięki nim udało się uratować setki istnień ludzkich. Można
rosyjska rakieta do naszych miast. Każdy rosyjski pocisk wymierzony w nasze miasta, każdy irański dron, którego używają terroryści, to argumenty przemawiające za tym, że potrzeba więcej broni. Tylko broń neutralizuje terrorystów. Do końca marca na Ukrainę mają trafić Leopardy z Berlina. Przed końcem pierwszego kwartału na wschód dotrą również brytyjskie czołgi Challenger. W przyszłym tygodniu Wielka Brytania rozpocznie szkolenie ukraińskich żołnierzy z ich obsługi. Snajperów, młodszych oficerów i medyków na swoim terytorium jest również gotowa przeszkolić Norwegia. Pierwszy specjalistyczny kurs ma rozpocząć się wiosną. Kolejne będą odbywały się cyklicznie aż do końca roku. Norweskie władze przekazały także informacje, że same przekażą Leopardy, nie sprecyzowały jednak ich liczby. Początkowo 4 maszyny dostarczy także Kanada. Ta ilość może wzrosnąć. These 4 tanks are combat ready. Te 4 czołgi są gotowe do walki i zostaną rozmieszczone w nadchodzących tygodniach. Rozmieścimy również pewną liczbę członków kanadyjskich sił zbrojnych, aby szkolić ukraińskich żołnierzy w zakresie umiejętności potrzebnych do obsługi tego sprzętu. W międzynarodowej koalicji pancernej, na której czele stoi Polska, jest już 12 państw. Taką informację przekazał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Były minister obrony narodowej Antoni Macierewicz na antenie naszej stacji mówi, że za przełomem w sprawie dostaw czołgów stoi sojusz polsko-ukraińsko-litewski, który wpływa na sytuację geopolityczną w Europie. Wskazał, że głównym hamulcowym w całej sprawie były Niemcy. Długo trwała dyskusja na ten temat, długo bardzo trzeba było na Niemcach wymuszać rezygnację z takiego stanowiska i ostatecznie w ciągu ostatnich 3 dni okazało się, że Niemcy wyraziły zgodę nie tylko na to, by państwa dysponujące czołgami niemieckimi same przekazały swoje czołgi do Ukrainy, ale także Niemcy zadeklarowały, że i oni w ciągu najbliższych 2 miesięcy dostarczą czołgi Leopard do Ukrainy. Chodzi o, bo taka decyzja została podjęta zarówno przez pana prezydenta Dudę, jak i przez Ministerstwo Obrony Narodowej Polski, chodzi o to, żeby była to brygada, więc ponad 100 czołgów. To może naprawdę wesprzeć możliwość przeciwstawienia się Ukrainie ofensywie rosyjskiej. Potężny wybuch gazu w Katowicach zawalił się 3-piętrowy budynek. Służby są na miejscu. Według dotychczasowych ustaleń udało się uratować 7 osób. Zostały one wyprowadzone z budynku. 8 jest poszukiwana. Do tragedii odniósł się premier Mateusz Morawiecki. W Katowicach doszło do wybuchu gazu. Służby są na miejscu. Akcja ratownicza trwa. Jestem w kontakcie z wojewodą śląskim. Sytuacja została omówiona na posiedzeniu rządowego zespołu zarządzania kryzysowego. Niesiemy pomoc poszkodowanym. Sejm przyjął regulacje, które ograniczą podwyżki cen za ciepło. Nie będą mogły one przekroczyć 40%. O szczegółach w Polskim Radiu mówiła minister Anna Moskwa. Nowe regulacje dotyczą odbiorców ciepła systemowego. Po akceptacji taryf za ciepło przez Urząd Regulacji Energetyki okazało się, że są ciepłownie, które skokowo podniosły ceny mieszkańcom. Problem według resortu klimatu i środowiska objął kilkanaście decyzji. Czasem też miał miejsce w przypadku pojedynczych osiedli, gdy ciepłownia powoływała się na drogi przesył. W myśl nowych regulacji wzrost cen ciepła systemowego, który uwzględnia wszystkie opłaty ponoszone przez odbiorcę, nie może przekroczyć 40%. W porównaniu z ceną z 30 września ubiegłego roku. Minister Anna Moskwa tłumaczy, że odbiorca, który już dostał wysoki rachunek, nie musi nic robić i skorzysta z nowych przepisów. Wszystko się będzie działo na poziomie osoby, podmiotu, zarządcy, spółdzielni, wspólnoty, która mu wystawia rachunek. Ta faktura wstecz czy rachunek będzie skorygowany, jeżeli już został wystawiony. Jeżeli zostały nadpłacone jakieś środki, to już decyzja zarządcy czy wspólnoty, czy będą zwrócone, czy też będą zaliczone na poczet przyszłych opłat. Cały proces jest zupełnie bez udziału obywatela. Minister klimatu wskazuje, że ciepłownie otrzymają rekompensaty za poniesione koszty. Przestrzega też, by dokładnie przejrzeć swój rachunek za ciepło i sprawdzić na przykład, czy podwyżka nie wynika choćby z prognozy zarządcy, spółdzielni czy wspólnoty mieszkaniowej. To znaczy, czy nie jest to sposób na utrzymanie płynności finansowej. To, czy ciepłownie stosują się do wymogu ograniczenia podwyżek do maksymalnie 40%. Weryfikować będzie Urząd Regulacji Energetyki. Choć takie kontrole mogą też robić gminy.
PiS poprawia zgłoszone przez siebie przepisy dotyczące liberalizacji ustawy wiatrakowej. Zwiększona ma zostać minimalna odległość między elektrownią wiatrową a budynkiem mieszkalnym z 500 na 700 metrów. Gdy Sejm rozpoczynał pracę nad projektami ustaw o energetyce wiatrowej, na stole było 8 propozycji. Przetrwała jedna, ta zgłoszona przez polityków PiSu. Przewidywała odejście od zasady 10H i dawała możliwość budowania wiatraków na lądzie bliżej zabudowań. Pierwsza propozycja mówiła o minimalnej odległości 500 metrów, teraz jednak wzrosła i to za sprawą autopoprawki. Zmieniliśmy tą odległość na 700 metrów od elektrowni wiatrowej, dotyczące budynków mieszkalnych. Poseł Marek Suski uzasadnia, że nowe regulacje pozwolą także rolnikom na stawianie budynków gospodarczych bliżej wiatraków na lądzie. Pojawia się pytanie, skąd zmiana w odległości i trudno nie wiązać jej z wątpliwościami w samej partii rządzącej. Sygnały, że to samobój i pytania, co na to elektorat, nie pojawiały się w Platformie, ale wśród polityków obozu władzy. Najgłośniej swoje wątpliwości podnosiła Solidarna Polska. Gdyby to było rozwiązanie, to ceny prądu w krajach, w których jest mnóstwo wiatraków, powinny być najniższe. Tymczasem są bardzo wysokie, wyższe niż w Polsce. I tutaj także PiS wyjaśnia, że energia z wiatraków nie będzie znaczyła w polskim miksie tyle, co na przykład fotowoltaika czy offshore. Nie jest to jakby kluczowa z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Ja nie przeceniałbym też wiatraków. To skąd zatem przyspieszenie tempa prac nad liberalizacją dotychczasowych przepisów? I odpowiedź nie jest trudna, bo wiadomo, że na złożenie wniosku o wypłatę KPO przyjdzie czas dopiero po przyjęciu ustawy o wiatrakach na lądzie, co oznaczałoby, że jest tutaj polityczna presja ze strony Brukseli. A nowe regulacje mają być zbliżone do tych, jakie obowiązują w innych krajach unijnych. Podobne rozwiązania i odległości, nawet większe odległości, bo 800 metrów to jest odległość, która obowiązuje w Austrii. Mamy przykład Saksonii w Niemczech, gdzie odległość wynosi 750 metrów od zabudowań. Projekt nie został przyjęty na tym posiedzeniu Sejmu. Wszystko wskazuje jednak, że zostanie poddany pod głosowanie na kolejnym. A teraz spór Tauronu z Rafako. Wiceminister aktywów państwowych Karol Rabenda poinformował, że wciąż toczą się rozmowy i możliwe jest dojście do porozumienia. Spór pomiędzy Tauronem i Rafako dotyczy budowy bloku energetycznego w Jaworznie. Temat trafił do Sejmu za sprawą polityków Koalicji Obywatelskiej. Już wcześniej przewodniczący Platformy Donald Tusk udał się do Raciborza, gdzie spotkał się z załogą spółki Rafako. Chciałby w sprawie interweniował rząd. Na zarzuty, jakie zostały postawione, odpowiadał wiceminister aktywów państwowych Karol Rabenda. To nie jest sprawa polityczna, to jest sprawa techniczna i rozliczenie pomiędzy podmiotami gospodarczymi. Wiceszef resortu aktywów zarzucał opozycji posługiwanie się niesprawdzonymi informacjami. Mówił, że blok energetyczny w Jaworznie działa. Odbywają się też rozmowy i podał przykład spotkania w prokuratorii generalnej. Tezy, że rozmów nie ma, że nikt nie rozmawia, że tutaj potrzebny jest minister, a najlepiej premier, no to są oderwane od rzeczywistości, bo te spółki rozmawiają i ustalają. Karol Rabenda zaznaczył, że to nie rząd, nie premier czy wicepremier są od tego, żeby rozstrzygać, kto komu i ile ma zapłacić. Jeśli dojdzie do rzetelnej rozmowy i ustalenia harmonogramu naprawiania różnych niewłaściwości, do których doszło, no to porozumienie jest możliwe. Tauron żądał od Rafako 1 300 000 000 zł kary. W drugą stronę pojawiły się żądania sięgające ponad 850 milionów. Turcja wciąż nie wyraziła zgody na dołączenie Finlandii i Szwecji do NATO. Relacje między stolicami uległy pogorszeniu, a towarzyszą im wzajemne pretensje i zarzuty. W ostatnich tygodniach wzrosły napięcia na linii Sztokholm-Ankara. Wszystko po tym, jak przed turecką ambasadą w Sztokholmie spalono Koran. W odpowiedzi Ankara na czas nieokreślony wstrzymała trójstronne rozmowy dotyczące wyrażenia zgody na dołączenie Szwecji i Finlandii do NATO. Jaki jest cel tego trójstronnego mechanizmu? Kładziemy porozumienie na stole, przeglądamy każdy artykuł i sprawdzamy, co z nimi zrobiły Finlandia i Szwecja. Ale ponieważ obecna sytuacja będzie miała wpływ na ten proces, opóźniliśmy spotkanie, ponieważ nie będzie ono zdrowe. Turcja oświadczyła także, że nie poprze wniosku Szwedów o akcesję do NATO. Naszym przesłaniem jest apel o spokój, apel o powściągliwość, o spokój w procesie, abyśmy mogli powrócić do funkcjonującego dialogu między Szwecją, Finlandią i Turcją na temat naszego wspólnego członkostwa w NATO. Tymczasem celem Finlandii jest przede wszystkim wejście do NATO wspólnie ze Szwecją. We will face those challenges together with Sweden.
Kiedy spojrzymy na szerszy region, cały region Morza Bałtyckiego, jeśli pomyślimy o regionie Morza Bałtyckiego bez Szwecji, czegoś brakuje w naszej obronie. Poważnie, nie tylko w odniesieniu do Finlandii. Współpraca z państwami bałtyckimi jest niezbędna i dlatego razem ubiegaliśmy się o członkostwo ze Szwecją i razem zmierzamy do NATO. Dotychczas 28 spośród 30 członków sojuszu ratyfikowało członkostwo Finlandii i Szwecji. Nie zrobiły tego tylko Turcja i Węgry. To były informacje dnia z Panem Bogiem.